piątek kryminalni z Jaworzna zatrzymali trzy osoby, które były podejrzane o dokonywanie kradzieży na terenie całego kraju ze znanej sieci sklepów sportowych. Jaworznicy kryminalni zatrzymali trzech sprawców, którzy dopuszczali się kradzieży sklepowych na terenie całej Polski. Zostali zatrzymani, gdy ich BMW było wypełnione po brzegi łupami z kradzieży. Sprawcy to 29-letni mieszkaniec Katowic, kolejny mężczyzna 43-letni to mieszkaniec Sosnowca i policjanci dotarli również do 40-letniej kobiety mieszkanki Sosnowca. 29-latek z Katowic oraz 40-latka i 43-latek z Sosnowca okradali znane ogólnopolskie sklepy z odzieżą i sprzętem sportowym. Do podobnego zdarzenia doszło 18 sierpnia w sklepie w Sosnowcu. Do zatrzymania mężczyzn doszło na terenie Pyrzowic 8 września, gdy wracali z kradzieży dokonanych w Warszawie. Dzięki wnikliwej pracy policjantów kryminalnych ustalili oni, wytypowali tych sprawców, którzy byli podejrzani o usiłowanie kradzieży rozbójniczej na terenie sklepu sportowego w Sosnowcu. Jeden z mężczyzn, 29-letni mieszkaniec Katowic, usłyszał zarzut za usiłowanie kradzieży rozbójniczej oraz naruszenie nietykalności cielesnej pracownika ochrony oraz za kradzież. Natomiast 43-letni mieszkaniec Sosnowca oraz 40-letnia mieszkanka Sosnowca usłyszeli zarzuty za usiłowanie kradzieży. Zatrzymani mężczyźni byli dobrze znani jaworznickim stróżom prawa, gdyż w sierpniu bieżącego roku dokonali kradzieży w sklepie na terenie Jaworzna. W piątek decyzją sądu na wniosek śledczych i prokuratury 29-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, natomiast pozostała dwójka została objęta policyjnym dozorem. Za usiłowanie kradzieży rozbójniczej grozi do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast pozostałej dwójce grozi do 5 lat pozbawienia wolności.